Ciekawa jestem, czy zgadniecie, co to za zioło? Tak, dokładnie, nie mylicie się. Jest to wrotycz. A dlaczego ja tutaj sobie przygotowałam ten wrotycz i narwałam? Och, sypie mi się nawet pyłek z tego wrotycza. Jest to cudowna roślina o kapitalnych właściwościach. Ale ja w tym filmie chciałam Wam pokazać, w jaki sposób zrobić cudowny, przeciwkleszczowy, przeciwkomarowy preparat do pryskania ciała. Wiele osób i wiele przepisów jest z wykorzystaniem, no niestety, alkoholu, ale ja nie radzę, ponieważ jeżeli będziemy spryskiwać się takim roztworem, to wysuszymy sobie skórę. Ja podam zupełnie inny, również skuteczny i bezpieczny sposób, tak aby kleszcze ani komary nie miały do nas absolutnie żadnego dostępu. A wiecie, że nawet w domu wystarczy wstawiać wrotycz gdzieś we flakonie, gdzieś nawet suszony, gdzieś w kąt wsadzić i będzie on odstraszał wszelkie owady, mrówki, komary. Wszak tak robiły nasze babcie. Umieszczały wrotycz w kątach w domu i w ten sposób strzegły się przed niepożądanymi gośćmi w postaci różnorakich owadów. Oczywiście zwierzęta, owady, no nie są czymś strasznym, ale po co mają nam grasować w domach? Także wrotycz, jako zupełnie naturalny i bezpieczny środek, może nam w tym pomóc. Ja zbieram teraz, akurat teraz, lipiec, sierpień jest najlepszy czas, żeby zbierać wrotycz. Wrotycz można również sobie posadzić w ogrodzie. Jest to roślina naprawdę niewymagająca. Sami zresztą wiecie, jeżeli znacie się choć trochę na ziołach, że rośnie praktycznie wszędzie, nawet w przydrożnych rowach. Także jego wymagania są dosyć skąpe i można sobie spokojnie zasadzić w ogrodzie. Ale jeśli nie macie ogrodu, nie martwcie się, wrotycz równie dobrze sobie radzi w donicach. Także czy w gruncie, czy w donicach, on sobie bez problemu poradzi. Ot taka nasza roślinka hardcore, która wspaniale znosi wszelkie niekorzystne warunki. A w ostatnich latach, kiedy mamy suszę, to jest naprawdę fajna roślina do ogrodów, fajna roślina na rabaty. No i jak widać, jest bardzo, bardzo ozdobna, no bo te przepiękne żółte kwiaty zdobią i rozświetlają ogród. A więc przechodzę do przepisu, w jaki sposób przygotować tę miksturę przeciw owadom. I teraz do szklaneczki wrzucamy sobie garść kwiatów wrotycza. Ja mam akurat świeżo zebrane, ale równie dobrze można wykorzystać suszone. I teraz tę szklankę zalewam wrzącą wodą. Szklankę z wrotyczem obowiązkowo przykrywamy jakąś taką przykryweczką. Ja mam akurat od takiego kubka do parzenia ziół, ale można wykorzystać na przykład coś takiego i równie dobrze się sprawdzi, taką podstawkę. No to jest takie fajne, że to bardzo fajnie się tutaj mieści i bardzo dobrze zakrywa szklankę. I teraz odstawiam ten napar na około 24 godziny. I już preparat mamy gotowy. Teraz go rozmieszam. Wyłowię kwiatki i mogę przelewać do spryskiwacza. W tym celu wykorzystuję taki niewielki lejek i stopkę, żeby odsączyć ewentualne paprochy. Ponieważ jak będą jakieś paproszki, to później źle się będzie ten roztwór rozpylał. Oczywiście, że zamiast tej stopki, ja mam taką specjalną, przeznaczoną do takich celów, można wykorzystać gazę. Z tym, że stopka jest gęściejsza i więcej tych paprochów zatrzyma.
O, już mam do samego koniuszka i już jest gotowy preparat antykleszczowy i po prostu można się spryskać. O, czuć w ogóle już ten zapach w rotyczu. Ciało, ubranie, włosy, jeżeli wchodzicie do lasu, na łąkę. I dlatego nie podawałam tego przepisu z alkoholem, bowiem, tak jak już wspominałam, alkohol wysusza skórę, więc nie można byłoby go nanosić bezpośrednio na skórę. A taki napar jest również skuteczny. Wypróbujcie i podzielcie się swoimi obserwacjami w komentarzach. I czy w ogóle stosujecie takie naturalne metody na różne problemy, na przykład akurat w tym przypadku przeciwko kleszczom, komarom, i czy są skuteczne? Serdecznie pozdrawiam i skutecznego stosowania preparatu.